Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 12 lipca 2021 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych, najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Konsultacje podatkowe w sprawie projektu interpretacji ogólnej dotyczącej definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu interpretacji ogólnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. W ustawach o PIT i CIT brak jest bowiem definicji takiej transakcji, natomiast uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzającej pojęcie jednorodności wskazuje, że jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji istotnych z punktu widzenia cen transferowych. Zgodnie z projektem interpretacji transakcją kontrolowaną o charakterze jednorodnym będzie również zbiór transakcji kontrolowanych, które dla celów określania wartości transakcji kontrolowanej powinny być agregowane ze względu na ich jednorodny charakter. Opinia zabezpieczająca w zakresie zmiany struktury właścicielskiej. 24 czerwca 2021 roku Ministerstwo Finansów opublikowało opinię zabezpieczającą z 25 maja 2021 roku. Sygnatura DKP3.8011.31.2020, w której szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził, że czynność polegająca na wniesieniu w formie wkładu niepieniężnego przez zagranicznych spokrewnionych ze sobą wspólników wszystkich udziałów spółki polskiej do spółki zagranicznej w zamian za jej udziały powstałe podwyższenia kapitału zakładowego oraz ewentualna wypłata dywidendy nie spełnia wszystkich ustawowych kryteriów unikania opodatkowania. Organ stwierdził, że chociaż osiągnięcie korzyści będzie jednym z głównych celów czynności, to nie zostały spełnione dwa inne warunki, które świadczyłyby o tym, że działanie podatnika jest unikaniem opodatkowania. Korzyść podatkowa nie będzie bowiem sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a działanie podatnika nie nosi znamion sztuczności. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oceni, czy unijne przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych są zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 25 czerwca 2021 roku francuska Rada Stanu, odpowiednik polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wystąpiła z wnioskiem o skierowanie do TSUE pytania prejudycjalnego dotyczącym tego, czy unijne przepisy nakazujące specjalistom prawnym informowanie fiskusa o schematach podatkowych są zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Wcześniej podobne pytanie złożyło Stowarzyszenie Zawodowe Belgijskich Prawników i Doradców Podatkowych, sygnatura C694/20, jednak w sprawie nie wypowiedział się jeszcze nawet rzecznik generalny TSUE. Nagrody z loterii szczepionkowej bez podatku dochodowego. 2 lipca 2021 roku na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia, zgodnie z którym od nagród przyznanych w ramach Loterii Narodowego Programu Szczepień nie będzie pobierany podatek dochodowy. Planowane jest zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród, których jednorazowa wartość przekracza 2280 zł. Nowe przepisy wejdą w życie 14 lipca bieżącego roku i będą dotyczyły nagród uzyskanych od 14 lipca 2021 roku do 11 marca 2022 roku. Ulga B+R w przypadku wspólników spółek komandytowych. W odpowiedzi na pytanie prasowe oraz w odpowiedzi na interpelację poselską nr 24423 Ministerstwo Finansów wskazało, że wspólnik spółki komandytowej lub jawnej, który przed 2021 rokiem korzystał z ulgi badawczo-rozwojowej, a nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej, straci prawo do rozliczenia kosztów wykazanych w przeszłości. Z kolei, jeżeli wspólnicy, mimo przysługującego im prawa do ulgi badawczo-rozwojowej, nie dokonywali dotychczas odliczeń, to zgodnie z artykułem 26e ustęp 8 ustawy o PIT mogą oni rozliczyć ulgę w następujących po sobie kolejno 6 latach podatkowych. W przypadku spółek komandytowych bądź jawnych, które stały się w 2021 roku podatnikiem CIT, takie prawo przejmie od wspólników sama spółka. W przypadku sprzedaży nieruchomości obowiązuje zasada pierwszeństwa działalności gospodarczej jako źródła przychodu. W wyroku z 9 czerwca 2021 roku sygnatura akt 2 FSK 3674/18 NSA uznał, że ustalenie, iż do sprzedaży nieruchomości doszło w wykonaniu działalności gospodarczej, wyklucza możliwość opodatkowania uzyskanego w ten sposób przychodu według zasad dotyczących odpłatnego zbycia rzeczy lub określonych praw. Sąd zwrócił jednak uwagę, że podejście to dotyczy jedynie sprzedaży nieruchomości,
ponieważ jedynie przepisy dotyczące przychodu ze sprzedaży nieruchomości zawierają zastrzeżenie, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Brak takiego zastrzeżenia w innych przepisach prowadzi w ocenie sądu do wniosku. W innych przypadkach, np. wynajmu nieruchomości, zasada pierwszeństwa działalności gospodarczej jako źródła przychodu nie ma zastosowania. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.